Hej, witam was na kolejnym vlogu. W końcu udało się wymienić opony w samochodzie. Mamy opony Goodyear, klasa B jeśli chodzi o zużycie paliwa i klasa B jeśli chodzi o wydajność w deszczu. Mamy tu 67 dB głośność, także naprawdę bardzo fajna kultura pracy. Takie parametry jeśli chodzi o wielkość, szerokość. No i to się nazywa Eagle F1 Asymmetric 3, a z przodu są Asymmetric 2, jak widać, nie? Tutaj ciekawa rzecz, jeśli chodzi akurat o te oponki, to one mają tutaj dużo miejsca, jakby wam to powiedzieć, jakby dużo miejsca między felgą a oponą jest, nie? Widzicie, że ta felga też tutaj u mnie jest troszeczkę zjechana. Jak się okazało, jest to specjalne miejsce w oponie, gdzie my możemy założyć taśmę zabezpieczającą felgę przed właśnie uderzeniami i zadrapaniami, które ja mam na feldze, więc myślę, że to będzie nasz taki następny tuning felg. Można sobie zamówić te taśmy stylistyczne, na przykład czerwone, jakieś żółte, różne kolory i na pewno sobie coś takiego zamówię i założę na felgę. Ciekawe, jak będzie wyglądać. No teraz patrzę, że one mają tutaj nawet jakieś takie wypustki dziwne, widzicie to? Nie, jakieś takie wypustki ma ta opona na zewnątrz. Bieżnik jest naprawdę głęboki. Do wyboru były jeszcze opony marki Pirelli. Mniej więcej te same osiągi i parametry. Z tym, że Pirelli były troszeczkę głośniejsze i przednie opony miały klasę B wydajności w deszczu. A tutaj jest na przednie opony klasa A wydajności w deszczu. I tylne opony mają tutaj klasę B, więc tak. No, nie dało się znaleźć lepszych opon, jeśli chodzi o wydajność w deszczu, a jeśli chodzi o poprzednie opony, tak, no byłem na to wyczulony, żeby jednak były dobrej jakości w deszczu. No i opony Goodyeara akurat w tej klasie cenowej okazały się cichsze, bardziej mniejsze opory toczenia i cichsze w porównaniu do Pirelli, więc zdecydowałem się na Goodyeara, a ceny były porównywalne, więc cena za cały komplet łącznie z montażem mnie wyniosła nieco ponad 2800 zł, czyli 2824 dokładnie wyszło. I myślę, że to, co dostarczają te opony i w tym akurat samochodzie, to jest naprawdę dobra cena, bo frajda z jazdy jest niesamowita. Gdy kupowałem ten samochód, to myślałem, że jeszcze opony są w dosyć dobrym stanie, bo tak z zewnątrz ten bieżnik wyglądał dobrze. Ale jak się okazało, w warsztacie ten bieżnik był już totalnie zjechany, z tyłu zwłaszcza. Z przodu bieżnik był jeszcze głęboki, na tyle, że można byłoby nim normalnie jeździć, ale ten przód tak samo nie trzymał jak i tył. Na przykład jak jechałem sobie gdzieś tam na zakręcie, to nie było czegoś takiego, że dupa mi uciekała pierwsza, tylko cały samochód, wiesz, jakby wyrzucało z tego zakrętu równocześnie wszystkie cztery koła. Więc myślę, że dobrze zrobiłem, że wymieniłem wszystkie cztery opony, a nie tylko na przykład tył. No to wio! Lecimy. Ta prosta jest świetna. Nie, no nie. Muszę tą prostą jeszcze raz. Bo jest po prostu fantastyczna. O ja, i ona jest mokra. To jest najlepsze, że ona jest mokra. A te opony dalej zbierają. To jest piękne. To jest kurde piękne.
Shit. Teraz to tak! Teraz to tak, gościu! Nie ma w ogóle rozmowy! Ja pierniczę, dopiero teraz wiem, co ten samochód potrafi! Ciśnie pieprzony. I ten dźwięk. Wow. Wow. Jak jechałem w stronę mechanika z rana, to gdzieś tam przymrozki były. Jechałem na tych starych oponach, to był kosmos. I różnica jest niesamowita. Przyspieszenie. Przede wszystkim, jak dociśnie się pedał gazu, to masz wrażenie, że samochód lepiej reaguje na gaz. Ale to jest oczywiście złudzenie, no bo silnik pracuje tak samo jak wcześniej, a masz wrażenie, jakbyś miał tak od 30 do 50 koni mechanicznych więcej, dlatego że opony przy większym obciążeniu, jak przyspieszamy, po prostu dobrze reagują na podłoże, tak? I lepszą przyczepność mają, bo są nowsze. A tamte opony miały tylne zwłaszcza, no bo tutaj jeśli chodzi o przyspieszenie, to bierzemy tylne pod uwagę. Tylne miały zjechany bieżnik do samego końca, do takiego limitu, który jest tam zaznaczony, że jak dojedziemy do tego limitu, to opony trzeba natychmiastowo zmieniać. I wydajność w deszczu była okropna, więc jak macie jakieś stare opony, tamte były dziewięcioletnie opony. Jak macie jakieś stare opony, wymieniajcie i zobaczycie, jaka jest różnica. Zresztą, co ja będę wam mówił, większość z was już na pewno wymieniała opony w swoich samochodach, więc wiecie, jak to jest. Jakiekolwiek nowe opony założycie, czy to tańsze, czy to droższe, czy ten, to zawsze różnica jest, bo jest to nowa opona, jest to świeża guma. Dopiero tak naprawdę pierwsza jazda, taka, gdzie sobie jadę rekreacyjnie, nie od warsztatu do domu, tylko taką rekreacyjnie, gdzie mogę sprawdzić możliwości tych opon, a są fajne, puste drogi, ludzie siedzą w domach. Nie ma szans, żebym jadąc pod taką górkę jak tutaj, dodał tyle gazu na dwójce i żeby nie zabuksowały mi tylne opony. Zresztą, nawet jeśli kontrola trakcji nie wykryła uślizgu, i nawet jeśli ja bym za bardzo tego nie poczuł, że samochód ma ten uślizg, to i tak różnica między starymi oponami a nowymi jest taka, że samochód gorzej przyspiesza, nie? Więc nawet pomijając brak tego uślizgu, czy ten uślizg, czy włączanie kontroli trakcji, czy zarzucanie dupą, to jest po prostu gorsza wydajność całego samochodu, gdy nie mamy odpowiedniego, jedynego styku z powierzchnią, jakimi są opony, prawda? Głupio mi trochę teraz, że mówię o tym na samym końcu, ale bezpieczeństwo, nie? Było lekkie takie zarzucenie dupką, a tam było naprawdę ślisko. Tam było naprawdę ślisko. Ale teraz będzie się działo, człowieku. Podoba mi się to bardzo. Ja mam wrażenie, że samochód inaczej działa nawet. Inaczej chodzi, jakby inaczej reaguje na gaz. Jest dziwne wrażenie jakieś takie mam. Zupełnie inaczej, kurde, człowieku. Wiadomo, że nie są to opony wyścigowe. Nie są to opony, które będą miały fantastyczną wydajność, najlepszą, jaką można mieć, jeśli chodzi o suchy asfalt i ściganie się na torze. Ten samochód nie kupiłem z myślą o tym, żeby się z kimś tam ścigać. Tu chodzi bardziej o to, że chcę mieć takie autko do takiego tripu gdzieś tam w góry, albo że gdzieś sobie chcę daleko pojechać, nie wiadomo gdzie. I nie chcę mieć takiej świadomości, że o, popada trochę deszczu, już nigdzie nie pojadę, trzeba sobie zamówić hotel i poczekać, może następnego dnia nie będzie padać i pojadę sobie. Nie, no tu chciałem opony, które będą miały perfekcyjną wydajność w deszczu,
najlepsza, jak to jest, jaka jest możliwa dla tych opon, które będą... Kurde, tam gościu wszedł w zakręt, tak ostro. Które będą ciche i miały małe opony toczenia, więc chciałem takie bardziej komfortowe opony niż takie jakieś wyścigowe. No bo nie wiem, po co do tego samochodu opony wyścigowe, no chwileczkę. Coś tu chyba nie tak. Myślę, że nie ma to większego sensu. Fajna ta okolica jest. Podoba mi się tutaj takie, wiesz, przewyższenia, takie... Można sobie właśnie samochód obciążyć mocniej, a wtedy z siebie takie gardłowe brzmienie wydostaje. Ostatnio poprosiłem was, byście wrzucali swoje pomysły odnośnie zawieszenia, bo był taki film, gdzie pytałem się was o zawieszenie, co będzie nie tak, tam pokazałem wam, jak zawieszenie pracuje podczas jazdy. No i dużo ciekawych propozycji padło w tych komentarzach, nawet jedna propozycja była właśnie odnośnie opon, że skoro opony stare, to gdzieś tam na dziurach może się troszeczkę opona na lewo i prawo uślizgnąć i mogą być przez to takie bujania dziwne. To nie jest takie bujanie, że samochód nieskończoność się buje, jak przejdziemy przez dziurę, tylko on tak szarpnie lewo, prawo i wraca do swojej pozycji. I wiecie co? Tak, oczywiście dziękuję wam wszystkim za propozycje, jedne bardziej, drugie mniej trafne. W każdym razie ja chyba się skupię na tym, żeby wymienić wszystkie gumowe tuleje w zawieszeniu, co jak sprawdzałem orientacyjnie po cenach, to będzie kosztować gdzieś w okolicy 2000 zł. Także nie jest to jakaś potworna cena, tak myślę, no może być mniej, ale tak daję sobie taki bezpieczny limit psychiczny, że będzie gdzieś to w okolicach 2000 zł i tyle, no. Ja czuję, że ten samochód buja, jest też coś takiego, że wjeżdżam na kolejny, to mi kierownica trochę znosi lewo-prawo, więc myślę, że coś tam nie gra jeszcze w tym prowadzeniu. Z drugiej strony wiem, że tutaj ten układ prowadzenia jest już przestarzały i on gdzieś tam może mieć luzy i to jest całkowicie fabryczna rzecz w tym samochodzie. To liczyłem się z tym od samego początku, że on nie będzie prowadził się jak nowoczesne, fajne auto, tylko będzie się prowadził jak stary grzyb. Będzie trochę z nim problem. Normy i jest takie nieprzyjemne bujanie. Myślę, że te tuleje gumowe trzeba powymieniać zdecydowanie. My sobie pojedziemy jeszcze kawałek prosto. Tutaj zakręt. To z takiej góry zjechałem. Wysokiej. I aż mi, kurczę, uszy zatkało. O, tutaj gościu Opelkiem widzę z tyłu. Ładnie ścina zakręty. Chce się tak bawić. Dobra, zobaczymy. Mam jak przyklejone to auto teraz. Piękna sprawa. O kurde. Tu kiedyś taką BMW M2 widziałem, która pięknie te zakręty porobiła. Te zakręty są spoko, bo wszystko widać. Znaczy widać, one nie są ślepe. Widać, co jest przed tobą, co jest za tymi zakrętami. Bardzo wygodne do pokonywania. Ja tak sobie teraz delikatnie tutaj
jest trochę mokra nawierzchnia, a też nie wiem na co stać tak naprawdę ten samochód i te opony, więc zanim będę sobie tak fajnie te zakręty pokonywał, muszę wiedzieć jakie są jego limity, a nie chcę się o tym dowiedzieć w rowie. Mogę się nauczyć dzisiaj, a mogę się nauczyć za rok. Nie ma problemu. Fajnie. Jeszcze lekki profil jest na tych zakrętach. No i to tyle na dzisiaj. Oponki przetestowane. Fajnie się jeździ teraz z tym samochodem. Jeszcze będę musiał się nauczyć go. Jeszcze na pewno będę musiał troszeczkę wyczuć ten samochód na nowych oponach. No bo teraz inaczej się prowadzi, inaczej jeździ, inaczej przyspiesza. Jestem ciekawy jak się będzie nim jeździć. Ja sobie jeszcze tutaj troszeczkę pojeżdżę w jedną i w drugą stronę, bo to są mega fajne zakręty. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hejas!